Gdzie pierwszej, którą przegrałaś? No, że przegram, ale później dałam z siebie wiarę i dałam z siebie wszystko. No naprawdę dałaś wszystko i pokazałaś ten hart ducha. A te miny w ogóle takie groźne, to jest twój jakiś standardowy numer w czasie walki? No tak, żeby przepuszczać na początku zawodniczkę. I oczywiście i bardzo dobrze. Elisa, i kondycyjnie, i powiedzmy siłowo jesteś, widać, doskonale przygotowana. Jakie nadzieje na finał? No, bardzo dobre. Tak, planuję mieć pierwsze miejsce. Planuję. To jest, która twoja walka dzisiaj była? Dziewiąta. Dziewiąta, oj, to jesteś naprawdę z dobrym bilansem? No, nawet. A ile wygrałaś tych walk? Tak ogólnie, no to chyba wygrałam 6 walk. Dzisiaj wygrałaś 6 walkę. I 7 w finale. No tak, tak, tak. Mam same wygrać. A te łzy wzruszenia? No to ze szczęścia, że dałam sobie radę i że się nie poddałam. Czyli... Że walczyłam do końca i że mogę uświadomić innym też, że nawet... Wiara do końca daje efekt. Tak. Nawet w poniedziałek. Tak. Na poniedziałek, tak? Tak. I nie tylko w poniedziałki. Nie tylko w poniedziałek. Tak. Środy będą również szczęśliwe. Tak. Dziękuję Ci bardzo i powodzenia. Dziękuję. Dobry humor w poniedziałek, Elizy poniedziałek, twój humor też widzę jest jak najbardziej nie, dobry. Nie, no, no przecież jeżeli przychodzi taka osoba i naprawdę ma słonko uśmiechnięte od ucha do ucha, to tylko się cieszyć. Ale ja mówię, to jest radość, która towarzyszy sportowcom, która daje chwilę szczęścia i wzruszeń, tak jak widzieliśmy. I takie rozmowy zawsze aż... Na duchu budują, prawda? Oczywiście, że tak. A wizyta przed kamerą szczególnie. A my wracamy do drugiego finału wagi 70 kg, a więc tutaj poznamy przeciwniczkę Elizy Poniedziałek. Czerwony narożnik Martyna Święs, Gwardia Wrocław, a niebieski narożnik Paulina Sobieska, Niedźwiedź Kętrzyn. Ruchliwa jest Sobieska. Długo wyprostowywała rękę Sobieska i szukała miejsca pod uderzenie z prawej rękawicy. Raz na dół, raz na górę, tak do tej pory rozwiązuje tę akcję Sobieska. Och, mocno po korpusie, potem jeszcze na głowę. Początek pod dyktando Pauliny Sobieskiej, potężne uderzenie z prawej ręki. Rozkrwawiony już nos Martyny Święs. Jeżeli nie ruszy do przodu i nie zacznie odpowiadać Martyna, to podejrzewam, że Paulina może tę walkę rozstrzygnąć przed czasem. Tym bardziej, że prawa ręka jest bardzo silna. Może jeszcze z celnością nie jest najlepiej. Ale ponownie możemy zaobserwować wielki upór w dążeniu do zwycięstwa. Do zwycięstwa przed czasem, bo chyba tak najchętniej rozstrzygnęłaby tę walkę Paulina Sobieska. My z kolei widzimy Martynę Święs. Niewesoły początek. Te dwie pierwsze minuty nie wyszły jej. Przegrała dość wyraźnie. No tutaj trzeba podkreślić tę presję w wykonaniu reprezentantki Niedźwiedzia Kęczyn, Pauliny Sobieskiej. No i to był taki niedźwiadek groźny, który dopiero wyszedł z lasu. Oj, bardzo, bardzo rozsierdzony do granic wytrzymałości. Już sobie wyobrażam środowy finał. No będzie tutaj na pewno dużo akcji. Bo jeżeli się nic nie zmieni, to tutaj po pierwszej rundzie faworytką na pewno tego spotkania jest Paulina Sobieska. Ale ja jestem nauczony doświadczeniem, żeby po pierwszej rundzie jednak nie ferować. Mieliśmy przykład w poprzedniej walce. Tak. Gdzie po prostu zadowolona już reprezentantka broni Radom, no niestety musiała zejść z ringu pokonana. No dziewczyny mają to do siebie, że jak zacisną zęby, to są w stanie zrobić bardzo dużo. Już nie odpuszcza. Dobry lewy Sobieskiej. Tego wcześniej właściwie nie widzieliśmy.
trochę zwolniła tempo Sobieska, ale widzimy jak rusza tułowiem, trudno jest ją trafić. Nie, piękny balans tu nie, absolutnie trzeba przyznać, że ręce jeszcze troszeczkę za nisko, ale tutaj z balansu i z tej rotacji Sobieska wyprowadza naprawdę bardzo mocne i celne ciosy. Wyczucie w obronie, godne podziwu pomimo młodego wieku i małego bokserskiego stażu. O, teraz to piękne odchylenie właśnie. To była świetna akcja. Pierwsza chyba bokserka dzisiaj, która prezentuje nam taki styl w obronie. Oczywiście ryzykowny, bo jeżeli się przez chwilę zagapi, no to może zebrać. No ale te ręce są tak elastyczne i tak powiedzmy ruchliwe, że w razie jakiegoś zagrożenia idą w górę i nadążają jak na razie. Paulina Sobieska jest gibka z całą pewnością. Bardzo, bardzo tutaj ma ruchliwy tułów. Mocno prawą ręką musi bardzo uważać Święs na te ataki z prawej dłoni Pauliny Sobieskiej, bo drzemie potencjał. Znakomity lewy prosty Sobieskiej. Jeszcze jeden. Ta runda nie jest już wprawdzie tak zdecydowana w wykonaniu Pauliny, ale runda też wygrana wydaje się. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj... No i popatrzmy na narożnik Pauliny. Trochę wody. Lał wody. Pomyśleliśmy to samo, powiedzieliśmy również. No to jest ta chemia komentatorska. Tak. Trener spokojny, bez większych emocji, bez większych nerwów. Dwa lewe i prawy. Wszystko wchodzi. Taka ocena szkoleniowca Pauliny Sobieskiej. No tutaj powiedzmy, ja podziwiam tą zawodniczkę akurat. Warunki naprawdę, no jeżeli chodzi o kategorię wagową 70 kg, można takie powiedzieć sobie. Mizerne. Ale właśnie ta gibkość tułowia i to fajne oczko robi naprawdę bardzo niebezpieczną zawodniczkę. I tutaj mamy przykład w narożniku. Piękne wyjście i taki stopujący lewy i po prostu jakby chciała krzyknąć i zadać prawy prosty. Ale pod względem lewego prostego Paulina jest jedną z liderek jak na razie tych wszystkich walk z Ale serii taki nieszablonowy lewy, nie taki lewy gdzieś z biodra zewsząd, ale po prostu bardzo, bardzo dobrze dystansujący i to i wchodzi celny. Mówiąc. Wcześniej widzieliśmy znakomitą pracę lewą ręką Justyny Walaś. No i tu Paulina chce nie być gorsza. No ale należy również podkreślić bardzo, bardzo powiedzmy upartość reprezentantki Gwardii Wrocław Martyny Święs. I stąd mamy naprawdę ciekawy pojedynek. No proszę zobaczyć, pomimo zbierania na głowę bardzo mocnych uderzeń, czy to prosty, czy prawy sierpowy, Martyna dalej twardo chce się swojej rywalce zrewanżować. No i to jest piękne właśnie w tej rywalizacji młodych dziewcząt. Nie ma kalkulacji, jest walka. No teraz było to popchnięcie absolutnie. Tutaj. MMA małe. Ale oczywiście wszystko jest w porządku, coraz mniej czasu. Spróbowała Martyna lewego prostego, ale nie było to tak skuteczne jak poprzednie ataki jej przeciwniczki. Ja mam trochę wrażenie, że Paulina Sobieska nie boksuje na maksa w tej chwili, że ona jakby zdaje sobie sprawę, że tę walkę wygrywa. I jakby troszkę odpuszczała, troszkę analizowała sytuację, no i zakończyła ten pojedynek. Ja myślę, że to leży w jej charakterze, takie wyrachowanie, spokojność. Można nawet by tutaj podciągnąć pod taką flegmatyczność, ale jeżeli
ruszy, to już jest całkiem inną zawodniczką. No z Elizą poniedziałek to na flegmatyczność nie będzie można sobie pozwolić, no, pewno, i to jest na pewne. Pewno, na pewno będzie trudniejszą rywalką Eliza i tutaj może całkiem inaczej wyglądać ten pojedynek. No ja sobie tutaj na pewno, jeżeli chodzi o ten pojedynek, Paulina na 100% jest zwycięzczynią. Warto naprawdę zwrócić uwagę na finał kategorii 70 kg, bo powinno być ciekawie. Zadowolona oczywiście z siebie Paulina Sobieska, jednogłośnie na punkty. Brawa, gratulacje i teraz odpoczynek, regeneracja. Bo to najważniejsze zadowolenie. Oczywiście. Trzeba będzie się w środę napracować i to poważnie się napracować, a my dokładamy po 10 kg i przechodzimy do kategorii z limitem 80 w czerwonym narożniku.